W czerwcu uroczyście obchodzimy 25. rocznicę powstania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jedną z form celebrowania jubileuszu konferencji są nasze podcasty, podczas których rozmawialiśmy z przewodniczącymi KRASP poprzednich kadencji. To już ostatni, szósty i dość nietypowy odcinek naszej miniserii, gdyż naszym gościem jest profesor Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP w obecnej ósmej kadencji KRASP, rektor Politechniki Śląskiej od 2016 roku, profesor nauk technicznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nasza rozmowa jest ostatnią z serii jubileuszowych podcastów i choć kadencja pana przewodniczącego jest dopiero na półmetku, nie wypada jej dziś podsumowywać, z pewnością należy wspomnieć o bezprecedensowych wyzwaniach, jakie pandemia i wojna w Ukrainie postawiły przed KRASP-em. Rzeczywiście wyzwania dominujące w obecnej kadencji są zdecydowanie inne niż w poprzednich kadencjach. Niezwykle ważne, szczególnie teraz, jest wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów, a także upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej. W zakresie zwalczania skutków pandemii to przede wszystkim działania powołanego przez KRASP zespołu antykryzysowego, a także wymiana dobrych praktyk w tym zakresie. W związku z wojną na Ukrainie natomiast w ramach tegoż zespołu prowadzimy działania m.in. w zakresie koordynacji współpracy, opiniowania rozwiązań legislacyjnych oraz rozwijania platform informatycznych wspomagających zarządzanie kryzysowe jednostkami szkolnictwa wyższego, jak również pomoc uchodźcom i wsparcie Ukrainy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Czyli rzeczywiście świetnie, że się dużo dzieje, mimo że sytuacja i wyzwania są naprawdę bezprecedensowe i naprawdę czasy nie są łatwe. Zanim przejdziemy jednak do tego, co przed nami, z jakimi priorytetami rozpoczynał pan przewodniczący kadencję w 2020 roku i czy dzisiaj właśnie wobec tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w szkolnictwie wyższym, są one dalej aktualne? Uważam, że każdy ze zdefiniowanych priorytetów okazał się aktualny. Przypomnę tylko, że do priorytetowych celów działalności KRASP zdefiniowanych na początku kadencji należą integracja środowiska akademickiego, współpraca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego, wzajemne wsparcie środowiska, szczególnie w kwestii bieżących działań i optymalizacji zasobów, to upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej, budowanie wizerunku KRASP w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dbamy o reprezentowanie interesów i poglądów środowiska akademickiego, działalność opiniotwórcza i opiniodawcza w zakresie rozwiązań legislacyjnych, to także dbałość o zachowanie autonomii uczelni, kultywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki zawodu. To w końcu to, co odczuwamy na co dzień, zapewnienie właściwego finansowania i warunków rozwoju badań naukowych oraz systemu kształcenia. Jak zatem Państwo widzicie, wszystkie te cele, które sobie zdefiniowaliśmy na początku kadencji, stały się niezwykle aktualne i są w tej chwili równoważne. W jaki sposób KRASP planuje celebrować ćwierćwiecze istnienia konferencji? Z pewnością obchody jubileuszu będą okazją do podsumowań i spotkań szeroko rozumianej społeczności KRASP oraz do upamiętnienia najważniejszych momentów w historii konferencji. Rozpoczynamy te obchody uroczystym odsunięciem tablicy jubileuszowej upamiętniającej pierwsze posiedzenie KRASP, które odbyło się pod kierunkiem pierwszego przewodniczącego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Aleksandra Koja w Kolegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 1997 roku. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej nastąpi dokładnie w tym samym miejscu i dokładnie 25 lat po tym wydarzeniu. Obchody jubileuszu 25-lecia KRASP będą odbywać się pod patronatem pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który, jak na to liczymy, zaszczyci nas swoją obecnością podczas uroczystego zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego zwieńczeniem będzie uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie.
Dlaczego podkreślenie jubileuszu 25-lecia KRASP-u jest tak ważne dla środowiska akademickiego? Wydaje mi się, że jest to niezwykle ważne przede wszystkim dla wspólnot akademickich i uczelni zrzeszonych w konferencji. Przede wszystkim chcemy, aby był to czas podsumowania wniosków i planów na przyszłość, ale także taki symboliczny wyraz uznania dla działalności wszystkich osób i instytucji, które przez minione lata wspierały naszą działalność, w tym także przyjaciół konferencji, bez których nie udałoby się zrealizować wielu projektów i przedsięwzięć. A było ich naprawdę wiele, o wielu z nich usłyszeliśmy już w naszym cyklu jubileuszowych podcastów. Pan przewodniczący właśnie opowiedział trochę o tych ludziach KRASP-u, którzy tworzyli konferencję przez ostatnie 25 lat. I tak się zastanawiam, bo właśnie jubileusz skłania do refleksji nad historią i tożsamością całej organizacji. Które z osiągnięć tych wszystkich kadencji ocenia pan przewodniczący za najbardziej istotne dla wypracowania roli KRASP-u w systemie szkolnictwa wyższego? Przede wszystkim kluczowym dla rozwoju systemu szkolnictwa wyższego w Polsce było utworzenie KRASP jako instytucji przedstawicielskiej i ustawowe umocowanie jej działalności, zintegrowanie środowiska akademickiego w taki sposób, aby wspólnie przedstawiać swoją opinię i działać na rzecz rozwiązań legislacyjnych, które są niezwykle ważne dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Każda oczywiście z kadencji ma swoją specyfikę wynikającą z aktualnych realiów działalności KRASP-u. Nie dzieliłbym jednak na etapy związane z tymi kadencjami. Jest to raczej zbiór procesów kontynuowanych i powstających w poszczególnych kadencjach. Do najważniejszych wyzwań KRASP-u w 25-leciu istnieniu należało zapewne opiniowanie kolejnych ustaw, w tym tej największej ustawy, ustawy 2.0. Natomiast w ostatniej kadencji to z pewnością bezprecedensowa walka ze skutkami pandemii czy skutkami obecnie trwającej wojny w Ukrainie. Ta zmieniająca rzeczywistość sprawia, że coraz trudniej nam planować przyszłość. Jednak systemowe zmiany wymagają czasu. Jak zdaniem pana przewodniczącego powinno wyglądać szkolnictwo wyższe w Polsce w 2030 roku w obszarach kształcenia, badań czy współpracy z biznesem? Najważniejsze dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego to budowanie autorytetu i prestiżu polskich uczelni w kraju i za granicą, co z pewnością przełoży się na współpracę z biznesem, gospodarką i międzynarodowym środowiskiem akademickim. Włączanie się w działalność międzynarodowego systemu szkolnictwa wyższego. Jeżeli chodzi natomiast o system kształcenia, powinien to być system elastyczny, taki, aby móc szybko reagować na zmiany, w tym także dostosowywać się do nowych potrzeb rynku pracy, do zmieniającego się otoczenia, do rozwoju społecznego i technologicznego. Powinniśmy przede wszystkim jako szkoły wyższe rozwijać chęć do prowadzenia własnych badań i rozbudzać ciekawość świata zarówno wśród studentów, doktorantów, ale także podtrzymywać tę ciekawość świata wśród naszych pracowników, wśród kadry akademickiej. Wspomniał pan przewodniczący o tym elastycznym systemie kształcenia. I tak się zastanawiam, czy dzisiejszy system kształcenia, dzisiejszy w ogóle system szkolnictwa wyższego jest na tyle przystosowany, żeby taki elastyczny system kształcenia mógł być prowadzony. Czy zdaniem pana przewodniczącego są konieczne jakieś zmiany legislacyjne, które będą bardziej przystawały do dzisiejszych, czy nawet właśnie tych przyszłych realiów? Wiele narzędzi w tym zakresie zapewne dostarczyła nam ustawa 2.0, czyli Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, które umożliwiając autonomiczne działania uczelni spowodowało możliwość realizacji bardzo ciekawych i zaawansowanych projektów, w tym również projektów dydaktycznych dotyczących kształcenia i rozwiązań dotyczących nowoczesnej form kształcenia, wprowadzenia elastyczności studiów. Tu zapewne ważnym elementem jest też zmiana mentalności
kadry szkolnictwa wyższego i dostosowanie programów, studiów, a także metod kształcenia, które są wykorzystywane do aktualnych potrzeb rynku pracy czy potrzeb wynikających, jak już wspominałem, z rozwoju społecznego i technologicznego. Wiele z tych narzędzi rozwinęło się w okresie pandemii w zakresie kształcenia zdalnego, przyspieszona cyfryzacja uczelni na pewno w tym również pomoże. Co do rozwiązań prawnych, funkcjonujemy w europejskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki, dla którego kluczowymi wartościami są autonomia uczelni, wolność badań naukowych i na tym przede wszystkim powinniśmy się skupiać, aby te wartości dominowały, żebyśmy dbali na poziomie ustawowym o ich zapewnienie. Z pewnością kluczową sprawą jest sposób finansowania i tu, jeżeli mówimy o rozwiązaniach ustawowych, chcielibyśmy zapewnić zwiększenie środków finansowych przekazywanych na szkolnictwo wyższe i nauce w taki sposób, aby zapewnić właściwe procesy rozwoju badań naukowych oraz systemu kształcenia. Pewnego doskonalenia wymaga proces ewaluacji jakości badań naukowych. No i te elementy w procesie kształcenia, które jeszcze uniemożliwiają wprowadzenie pełnej elastyczności, ale KRASP zgłasza swoje uwagi w tym obszarze ministerstwu i zgłaszamy również propozycje dotyczące doskonalenia rozwiązań prawnych. Na chwilę zatrzymam się przy tych kwestiach społecznych, albo może tak powiem, że kwestie, które właśnie wynikają i oddziałują na nas w związku właśnie z rozwojem technologii, ale nie tylko, bo mówię tutaj o właśnie transformacji cyfrowej, wprowadzaniu rozwiązań na rzecz klimatu, planach równości płci, otwartej nauce, współpracy w ramach Sojuszy Uniwersytetów Europejskich. To są teraz te tematy, które są na czasie, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, o uczelnie, uniwersytety. Który z tych obszarów będzie najbardziej determinował działanie uczelni w najbliższej przyszłości i jakie szanse pan przewodniczący dostrzega w związku z podejmowaniem przez uczelnie zadań właśnie w tych obszarach? Uważam, że wszystkie te kwestie są równie istotne. One są ze sobą powiązane, wzajemnie ze sobą oddziaływują. Podstawą rozwoju tych obszarów powinny być i obserwujemy taki proces tworzenia aliansów uniwersytetów, w tym również udziału w programach sieci uniwersytetów europejskich. Nie ograniczałbym się jednak tylko do Europy, to są również wszelkiego rodzaju współpraca realizowana na poziomie międzynarodowym, ogólnoświatowym. To otwartość nauki, równość, transformacja cyfrowa, które pomagają tym procesom, wydaje się, że w tej chwili coraz lepiej potrafimy wykorzystywać te mechanizmy i coraz lepiej polskie uczelnie w tym obszarze sobie radzą. Można to również zauważyć poprzez rosnącą liczbę polskich szkół wyższych w rankingach międzynarodowych. Pytałem o szanse, nie mogę nie zapytać w takim razie o zagrożenia, jakie mogą czyhać na uczelni przyszłości. Zagrożenia trudno może wskazać, takie bezpośrednie zagrożenia. Oczywiście pomijam kwestie wojny i pandemii, tego typu zdarzeń losowych. Warto natomiast pamiętać o tych podstawowych wartościach, które są niezbędne dla prawidłowej egzystencji uczelni i musimy pamiętać o tym, aby dbać o zachowanie autonomii uczelni, o kultywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki zawodu naukowca czy też nauczyciela akademickiego. Jeżeli te wartości będą respektowane, będą rozwijane w uczelniach, to system szkolnictwa wyższego jest sobie w stanie poradzić z najtrudniejszymi wyzwaniami. W związku z tym, jaką rolę powinna pełnić KRASP w szkolnictwie wyższym przyszłości?
Z pewnością jednym z najważniejszych zadań dla KRASP nadal będzie wewnętrzna i zewnętrzna integracja środowiska akademickiego, to znaczy w ramach uczelni, w ramach samej organizacji, w ramach uczelni krajowych czy dotycząca współpracy międzynarodowej. Niezmiernie ważne priorytety to współpraca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego. Tu jest ogromna szansa na rozwój. W obecnych warunkach myślę również, że w przyszłości istotne będzie wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań, optymalizacji zasobów, upowszechniania dobrych praktyk i wiedzy zarządczej, rozwijanie współpracy w zakresie wspólnych rozwiązań systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie uczelni zbliżającej nas do koncepcji Uniwersytetu Cyfrowego. Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowania autorytetu, prestiżu polskich uczelni w kraju i za granicą i tutaj również niezwykle ważna rola Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w tym zakresie. Niezbędne będzie utrzymanie dobrego wizerunku KRASP w środowisku akademickim, w otoczeniu społeczno-gospodarczym, a także właściwe reprezentowanie interesów i poglądów środowiska, oddziaływanie na procesy legislacyjne, szczególnie te, które mają wpływ na funkcjonowanie szkół wyższych. Na koniec, wszystkim byłym przewodniczącym KRASP zadaję to samo pytanie. Czego życzy pan przewodniczący KRASPowi na kolejne 25 lat? KRASP to przede wszystkim ludzie, to środowisko akademickie, to rektorzy szkół wyższych. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim za dotychczasową, bardzo inspirującą i dobrą współpracę. Życzę wszystkim państwu niesłabnącej otwartości, energii i wspomnianej już ciekawości badawczej, wzrostu rozpoznawalności międzynarodowej polskich ośrodków naukowych, która z kolei pozwoli na dalszy intensywny rozwój i zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy. Myślę, że dzięki temu uczelnie zrzeszone w KRAS będą skutecznie działać na wielu płaszczyznach życia akademickiego i społeczno-gospodarczego. I ja się również pod tym podpisuję. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za poświęcenie czasu i udział w naszym jubileuszowym podcaście, a jubileusz 25-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich już w dniach 9-10 czerwca.